Chciałem się dowiedzieć, ile wydaliśmy na energię elektryczną, ponieważ no zawsze mnie trochę ciarki biorą, jak jadę z kimś z powrotem, jak są włączone oświetlenie. To oświetlenie jest włączone jakby całe, przez cały czas. A wystarczyłoby, żeby tam co trzecia, co czwarta lampa się świeciła. Pytanie, ile, jakiej mocy są tam zainstalowane lampy i ile tam wydano za energię elektryczną? Ile się wydaje na miesiąc? Ponieważ moim zdaniem jest to no, rozrzutność wielkiej wagi. Myślę, że tego typu poniedawne szczegółowe pytanie już o oświetlenie, o miejsca noclegowe, to nawet nie dotyczą samego projektu budżetu. Natomiast pan radny już zapytał o to udzielenie informacji, że w przypadku oświetlenia rzeczywiście już tak od kilku dni funkcjonuje, jak pan radny mówi, nie wszystkie lampy się świecą, więc to zostało zarezerwowane. Myślę, że od sierpnia do grudnia koszty energii elektrycznej dla całego obiektu, czyli oświetlenie, koszty inne moce przyłączeniowe stałe, wynosiło 45 tysięcy złotych za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, za 5 miesięcy, w tym koszty zasilania do tych imprez masowych, które w tym czasie na tym terenie się odbywały. Norwid otrzymał fakturę za okres 4 miesięcy za energię elektryczną. Ta faktura opiewała na 85 tysięcy złotych. Została następnie po tygodniu skorygowana do 40, z tego co pamiętam, 2 tysięcy. Także na razie do dnia dzisiejszego wpłynęła jedna faktura, jeśli chodzi o energię elektryczną. Dzisiaj mamy taką sytuację, że to oświetlenie zostało rzeczywiście ze względów oszczędnościowych tak skorygowane, zostały lampy wyłączone, aby przed sezonem uruchomić w pełni oświetlenie. Zostało oczywiście to zrobione ze względów oszczędnościowych. Jeśli chodzi o wpływy z hotelu, to wiem, że hotel i sale konferencyjne cieszą się bardzo dużym powodzeniem i z tego co wiem, do końca wakacji mamy praktycznie co tydzień, każdy weekend zajęty w kwestii wynajmu na sali konferencyjnej. Są to firmy prywatne, są to banki, są to firmy szkoleniowe. Jeśli chodzi o konkretną kwotę dochodu z hotelu, to myślę, że w trakcie sesji dostanę taką informację, to panu radnemu przekażę. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, ten obiekt będzie generował w różnym stopniu koszty. Te optymistyczne warianty, które są zapisane także w tych zmianach budżetowych, 20 tysięcy przychód z noclegów i szereg innych dochodów, no rozumiem, że jakaś część tutaj, jeżeli chodzi o wynajem sali konferencyjnej, ma miejsce, a natomiast to optymistyczne założenie na ten sezon, na ten rok jest zbyt wygórowane, dlatego że wysokość pewnie ceny, znaczy cena wynajmu takiego pokoju nie jest zbyt wysoka, bo standard nie jest też zbyt wysoki w tym hotelu. Tak to wygląda i wydaje mi się, że jest to z dużym zapasem naliczone. Natomiast apelowałbym do pana prezydenta, i do aktualnego całego zarządu, a to aby no zarządu miasta, powiedzmy w sensie takim, w cudzysłowie mówię, zarządu miasta ogólnym, aby powierzyć ten obiekt jak najszybciej na drodze konkursu, ale na drodze konkursu operatorowi zewnętrznemu, nie bezkonkursowo. Musimy wybrać najlepszy wariant dla tego miejsca, dla tego obiektu, najbardziej prawdopodobny, najkorzystniejszy. Bo miasto niestety nie może prowadzić takich obiektów, to nie jest domeną, to nie jest, oczywiście jesteśmy upoważnieni do pewnych zakresów kultury, rozrywki, sportu, ale nie w tak szerokim zakresie, nie w tych kategoriach, które tam zaplanowano. Każdy obiekt rekreacji, sportu, wypoczynku jest kosztotwórczy. Po prostu trzeba do nich dokładać, sztuką jest jak najmniej dokładać. Bo Marina zawsze będzie deficytowa. Pamiętajmy, że nadkup pracować będzie przez kilka miesięcy w ciągu roku. Tak samo dokładamy do Stadionu Olimpii, do Stadionu Rzeszowego, do Moliwu, w Rodniku, do Domków. Po prostu do wszystkich, wszystkie miasta i samorządy tego typu obiektów dokładają. I to będzie sztuką jest jak najmniej dokładać. Pani naczelna miała informację odnośnie dochodów, bardzo proszę. Chodzi o dochody z wynajmu miejsc noclegowych, bo takich mówimy. Dochód 2014 wynosił 9300. Do dzisiaj, czyli za 2015 rok, 3393 zł. To są tylko i wyłącznie dochody, czyste dochody z wynajmu miejsc noclegowych. Jeżeli przez pół roku nie byliśmy w stanie dojść do tego, że trzeba tam ograniczyć jakby świecenie tych lamp, czyli ilość tych lamp, to wydaliśmy znaczną sumę, czyli nie byliśmy gospodarni, panie prezydencie. Złośliwy do mnie mówili, jeżeli się pytałem, jak uważają ten problem, powiedzieli, miasto zafundowało lądowisko dla Marsjan, bo to światło mocno świeci tam w górę,
i akurat taki teren jest oświetlony. Także bardzo proszę zwrócić uwagę, żeby nowe inwestycje również były gospodarnie przez miasto sprawowane. Dziękuję.